Święty Wacław kojarzy nam się przede wszystkim z naszym południowym sąsiadem, Czechami. W 845 roku 14 książąt czeskich przyjęło chrzest w Ratyzbonie. W tymże wieku książę Mojmir utworzył państwo wielkomorawskie. Jego następca Rościsław sprowadził na Morawy świętego Cyryla i świętego Metodego. Z ich pomocą zaprowadził chrześcijaństwo w obrządku słowiańsko-bizantyjskim. Z końcem wieku IX i na początku wieku X książę czeski Bożywoj podbił państwo wielkomorawskie i przyjął chrzest w obrządku słowiańskim. W wieku X obrządek ten został wyparty przez obrządek rzymski, łaciński. W roku 973 powstało biskupstwo w Pradze, zależne od metropolii w Moguncji. Drugim biskupem Pragi był święty Wojciech. Jednak największym bohaterem katolickich Czech jest święty Wacław, król i męczennik. On też jest głównym patronem kraju i narodu. Wacław był synem księcia Czech Wratysława I i Drachomiry Lutyckiej. Przyszedł na świat około roku 907. Kiedy miał 7 lat, ówczesnym zwyczajem, któremu podlegał jeszcze nasz król Bolesław Chrobry, była uroczystość podstrzyżyn. Kapłan w tym obrzędzie odmawiał modlitwę. Wszechmogący wieczny Boże, spójrz łaskawie na Twego sługę Wacława, którego zechciałeś powołać do łaski podstrzyżyn. Udziel mu przebaczenia wszystkich grzechów i użycz mu darów niebieskich. Młody książę zabrał się natychmiast do zagojenia ran zadanych kościołowi. Trzeba było zająć się odbudową zniszczonych kościołów i uzupełnieniem szeregów duchowieństwa. Żywot Wacława głosi, że wyróżniał się on wielką pobożnością. Miał osobiście uprawiać winną latorośl i pszenicę, by na ołtarz do katedry i swojej kaplicy zamkowej dostarczać koniecznego wina i chleba. Szczególną miłością darzył ubogich. Od cesarza Henryka I Wacław otrzymał w darze relikwie świętego Wita i świętego Zygmunta. Ku czci świętego Wita książę wystawił najpierw skromny kościół, który został z czasem rozbudowany do najokazalszej świątyni Czech. Do dziś jest ona klejnotem Pragi. Wacław wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do tego męczennika, jakby w przeczuciu, że i jemu przypadnie podobna śmierć. Tak też się stało. Jego młodszy brat, Bolesław, za namową niecnej matki Drachomiry, zaprosił Wacława do udziału w konsekracji świątyni, jaką wystawił przy swoim zamku w Starym Bolesławcu ku czci świętych męczenników Kosmy i Damiana. Kiedy Wacław tam się udał, został zamordowany przez siepaczy nasłanych przez Bolesława. Według podania mord miał mieć miejsce w samym kościele. Działo się to 28 września około 929 roku. Ciało Wacława pochowano w kościele świętego Wita, zamienionym potem na katedrę, kiedy w Pradze zostało założone biskupstwo. Święty książę został natychmiast uznany za męczennika. Imię świętego stało się w Czechach bardzo popularne. Trzech władców kraju po świętym Wacławie nosiło to imię. Dwóch z nich było nawet królami Polski, Wacław II i Wacław III. Ku czci świętego Wacława wystawiono w Czechach około 180 kościołów oraz około 100 kaplic. Z jego podobizną bito monety czeskie. Módlmy się. Boże, Ty nauczyłeś świętego Wacława cenić Królestwo Niebieskie więcej niż ziemskie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy umieli wyrzekać się samych siebie i całe serce oddać Tobie, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ is Lord.